Hermes Energy Group S.A. jest to polska spółka, która zajmuje się handlem gazem na międzynarodowych rynkach energii, jak również sprzedażą do odbiorców końcowych w Polsce. Na pierwszym etapie działań związanych z liberalizacją polskiego rynku gazu ziemnego skoncentrowaliśmy się na największych odbiorcach, czyli odbiorcach przemysłowych, jako że rynek gazu to rynek skali, a więc im więcej zużytego gazu ziemnego, tym lepiej, tak? Tym cechują się odbiorcy przemysłowi. Oczywiście jako, że rynek bardzo dynamicznie się liberalizuje, aby szukać dodatkowych szans rozwoju i jak największej nowej ilości odbiorców, przesuwamy się w kolejności do odbiorców z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, jak również gospodarstw domowych w dalszej kolejności. Od strony sprzedaży gazu ziemnego koncentrujemy się na całym terytorium Polski, także wszyscy odbiorcy, którzy są przyłączeni do sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia, mogą być naszymi klientami. Od strony pozyskania surowca pozyskujemy gaz ziemny zarówno w Polsce, jak i za granicą, na przykład w Niemczech czy też w Holandii. Jeżeli chodzi o plany dalszego rozwoju, to koncentrujemy się głównie na rynku polskim, jako że w naszej perspektywie jest to rynek najbardziej perspektywiczny. Jedną z korzyści liberalizacji rynków gazu w Europie, jak również w Polsce, jest możliwość zakupu tego gazu na uwolnionych rynkach, czyli na przykład na giełdach gazu lub też w obszarach bilansujących w oparciu o umowy bilateralne. A więc Hermes Energy Group korzysta z tych możliwości i pozyskuje surowiec zarówno na giełdach gazu, na przykład Towarowej Giełdzie Energii w Polsce, czy też Giełdzie Energii EX w Niemczech, jak również w oparciu o umowy bilateralne z największymi graczami na rynku europejskim. Nie chciałbym oczywiście w pełni zdradzać naszych planów na najbliższą przyszłość, natomiast chcielibyśmy zaoferować wszystkim odbiorcom gazu ziemnego w Polsce, zarówno tym indywidualnym, jak również małym i średnim przedsiębiorstwom, możliwość alternatywnego zaopatrzenia się w gaz ziemny. Chodzi tutaj nam o uzyskanie, o tak naprawdę dostarczenie indywidualnych rozwiązań dla tych odbiorców, zastanowienie się, czego potrzebują i dopasowanie rozwiązań tak jakby szytych na miarę. Oczywiście będzie się to wiązało zarówno z obniżeniem ceny za paliwo gazowe, jak również może z lepszym rodzajem rozliczeń czy innymi warunkami współpracy.